W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. W 1941 roku mamy rozognioną II wojnę światową. Anglia w zarzewiu walki staje przed pierwszym kryzysem. Skarbiec państwa jest pusty. Do premiera Zjednoczonego Królestwa Churchilla przychodzi minister finansów. Przerażony sytuacją, oznajmia trudną sprawę związaną z finansami i patrząc tak na premiera, prosząc go jakby o zmiłowanie, pyta się: to co, panie premierze, tniemy kulturze? Churchill się chwilę zastanowił, wypuścił jeszcze smakowany dym cygara, spojrzał się z lekką litością na owego ministra i zadał mu ważne pytanie. Niech mi pan przypomni, o co my tak naprawdę tę wojnę prowadzimy. Zapewne Churchill nie jest dla katolika przykładem cnoty świętości. Niemniej, jako ważna postać w dziejach historii ostatniego XX wieku, w tym pytaniu, które zadał swojemu ministrowi finansów, jest bardzo ważna prawda ujęta, o którą i my dzisiaj warto byśmy się zapytali. O co tak naprawdę prowadzimy tę wojnę? Tę wojnę dziś. Wojnę o maseczki. Czy to rzeczywiście o to chodzi i tylko o to, żebyśmy ich nie zakładali? O co prowadzimy tę wojnę? Czy nie trzeba by było zadać za Churchillem tego ważnego pytania: proszę mi przypomnieć, co tak naprawdę jest ważne? Czy czasem nie o kulturę? Jak to o kulturę? Jak rozumieć walkę o kulturę? Czymże jest ta kultura? Samo słowo kultura w języku polskim pochodzi od słowa łacińskiego, colere, czasownika. Wiemy, że to jest uprawiać, przetwarzać, przemieniać, użyźniać. To słowo miało w starożytności znaczenie dotyczące przede wszystkim świata agralnego, uprawy ziemi, którą się przetwarzało, ażeby wyciągnąć z niej więcej, aby ją ubogacić. Chociaż już Cyceron mawiał o kulturze ducha, mawiając, iż to dusza ludzka jest ziemią, którą trzeba uprawiać, ażeby wydała odpowiednie plony. Natomiast kultura w znaczeniu dzisiejszym, tak jak my ją rozumiemy, to tak naprawdę dopiero XIX wiek, kiedy szalejący ateizm powoli wypełza i zaczyna zatruwać ludzkie umysły, kiedy filozofia ponoć się tak mocno zaczęła rozwijać i gospodarka, i nauka, i w ogóle, wtedy te refleksje o kulturze były podejmowane i wtedy to wykuto ten termin, wiążąc kulturę z cywilizacją. Choć niektórzy mawiają, iż cywilizacja to ten wytwór materialny człowieka, a sama w sobie kultura to przede wszystkim wytwór duchowy, wypracowane schematy myślenia, postawy i wszystko, co się z tym wiąże. I jedno z drugim ma wiele wspólnego, bo jedno z drugiego wyrasta i do pierwszego prowadzi. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Chrystusa, który mówi nam wprost, że Jego Królestwo, którego On jest Królem, nie pochodzi z tego świata. Jakby tłumaczył Piłatowi, że nie jesteś w stanie tego zrozumieć, ogarnięty tym światem, oparty na tych wartościach, wyrosły w tej kulturze. Nie jesteś w stanie zrozumieć, jaką jest ta kultura, którą przynosi Chrystus ze swoim Królestwem. Używam tutaj tego słowa kultura, bo ono bardzo dobrze pasuje do zrozumienia tego wszystkiego, co niesie ze sobą Kościół katolicki przez wieki. Bowiem kultura buduje łaska buduje na naturze, a zatem kultura chrześcijańska, kultura Chrystusa, którą nam daje w swoim Królestwie,
To kultura, która ma naszą upadłą naturę uwznioślić, ubogacić, użyźnić, sprawić, abyśmy jako ludzie wydali owoce, abyśmy byli tymi, którzy świadczą o wyższej kulturze, kulturze ducha, jedynej prawdziwej, uniwersalnej kulturze, która potrafi przemienić wszystkie inne wytwory myśli, wszystkie inne narody, cywilizacje, potrafi przemienić i uznosić wszystko w taki sposób, ażeby było dobre, szlachetne, Bogu się podobało, a nam służyło na pożytek zbawienny. Jesteśmy zatem poprzez chrzest i wszczepienie w święty Kościół katolicki, jesteśmy tymi, którzy winni żyć w tej kulturze. I stąd ważne pytanie, o co prowadzimy tę wojnę? Nie o jakieś zewnętrzne znaki czy utrudnienia, które będą nam chcieli nakładać na nas. My prowadzimy tę wojnę o coś o wiele bardziej ważniejszego. To, co na zewnątrz, to tylko przejaw owej głupoty i destrukcji. Ale my nie prowadzimy wojny tylko o przejawy zewnętrzne, bowiem znieść te przejawy zewnętrzne nie oznacza wygranej. My prowadzimy wojnę o tę kulturę, która niesie ze sobą jedyny prawdziwy system wartości, zapisany w wiecznej mądrości Boga, objawiony w prawie naturalnym, które odczytujemy i przekazany nam później w objawieniu Bożym, potwierdzony Jego pieczęcią w 10 przykazaniach, przykazaniach kościelnych, w przykazaniu miłości Boga bliźniego i siebie. To jest nasza kultura, która dziś jest bardzo zagrożona. Czymże jest owa kultura w tym królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa zagrożona? Święty Hieronim, jako znawca chyba najwybitniejszy z ojców Kościoła Pisma Świętego, jako jego tłumacz, gdy dotykał ksiąg machabejskich, przetłumaczył je na łacinę i do tychże ksiąg, które tłumaczył, czynił pewne komentarze wyjaśniające. Po przetłumaczeniu ksiąg machabejskich święty Hieronim wskazuje, iż historia o powstaniu machabejskim z czasów, które dotyczą okresu po śmierci Aleksandra Wielkiego, Aleksandra Macedońskiego, ta historia może być zapowiedzią czasów ostatecznych. Sam Pan Jezus na to wskazuje w swojej Ewangelii, kiedy mówi nam, iż na końcu czasów przyjdzie ohyda spustoszenia, przenosząc nas do Księgi Daniela, a Żydzi przed Chrystusem uważali, iż Księga Daniela została wypełniona właśnie w czasach machabejskich, które opisują ten tragiczny moment, kiedy do świątyni jerozolimskiej wprowadzony jest nad ołtarz Boga Jahwe posąg Jowisza, Zeusa, któremu się oddaje cześć. Żeby potwierdzić jeszcze wartość tychże ksiąg machabejskich, po Chrystusie Żydzi odrzucili te księgi. Odrzucił je również Marcin Luter, twierdząc, iż nie są one do niczego potrzebne. A one właśnie opisują tę rewolucję, która niszczy kulturę chrześcijańską, Królestwo Jezusa Chrystusa, niosące w sobie tę jedyną, prawdziwą, uniwersalną kulturę. Te księgi machabejskie opisują bowiem wydarzenia, w których dwóch kapłanów zdrajców, Jazon i Menaos, wraz z rządcą ziemi, dziś przez nas nazywanej świętą ziemi żydowską, rządcą ziemi żydowskiej, Epifanes IV Antioch jest tym, który, jak słyszymy w nazwie Epifanos, czyli Bóg objawiony, nazwał siebie Bogiem, co dla Żydów było czymś bruźnierczym, czymś strasznym, ale to jest figura antychrysta. I tenże Epifanes IV przeprowadza w ziemi obiecanej, wśród narodu wybranego, wielką reformę, która ma trzy ważne cele. Po pierwsze, zniszczyć wiarę w jedynego Boga. Po drugie, zniszczyć całą niosącą z tą wiarą kulturę, wszystkie wartości, które niesie ta wiara i które ogłasza, i którymi żyją jej wyznawcy, i wprowadzić na to miejsce kulturę helleńską, tak, ażeby zapanował
pokój, wspólnota, wszechobecna radość i całkowita wolność. Kultura helleńska, oprócz wielkiej filozofii, niosła przecież ze sobą również wielkie zgorszenia. To nie inna kultura, ale właśnie ta. Właśnie na kartach ksiąg machabejskich mamy tego dowody, była tą, która propagowała homodewiację. I dlatego Jazon na polecenie Epifanesa IV Antiocha buduje niedaleko świątyni gimnazjon, w którym to Żydzi zamiast oddawać cześć Bogu chodzą oddawać cześć swemu ciału, które zaczynają czcić jako swojego bożka. Księga Machabejska nawet zapisuje taki bardzo tragiczny, ale jakże znaczący dzisiaj ustęp wspominający, iż kapłani skracali czas modlitwy, skracali kult Boży, bo spieszyli się, by czym prędzej zajmować się tymi nowymi światowymi rozrywkami, porzucając zwyczaje ojców i kpiąc sobie z tego, co było kiedyś, ciesząc się nową kulturą, która dawała im nowe odznaczenia, znaczenie, nowe wartości. To był pierwszy etap, wprowadzenie zwyczajów przeciwnych prawu Bożemu. Drugim etapem w księgach machabejskich jest dość trudny moment, bowiem wprowadzenie tych praw, zwyczajów przeciwnych prawu powoduje zgrzyt. A zatem Melenaos wpada na genialny pomysł jako arcykapłan, ażeby zreformować kult, bowiem reforma kultu doprowadzi do zmiany obyczajów. Reforma kultu zmieni myślenie i ten kult jest skracany, pomijany, pogardzany. Do świątyni jerozolimskiej wprowadzane są, mówiąc najdelikatniej, kurtyzany. W tej świątyni odbywają się wielkie bluźnierstwa, i w tej świątyni w końcu, ostatecznie, panuje nowy Bożek. Już nie Bóg jedyny i prawdziwy. A wszelkie akty kultu są zabronione. Do tego stopnia, iż zabronione jest nawet obrzezanie, które dla Żydów przecież było znakiem przymierza. Za obrzezanie grozi kara śmierci dla dziecka i bardzo wielkie represje dla matki, która by się dopuściła, by jej dziecko, jej syn był obrzezany. I na tym polegała figura, która zaczyna się powoli realizować. Nie wiemy w jakim czasie, w jakim stopniu. Nie możemy powiedzieć, że to już za chwilę będzie koniec. Nie, nie, nie. Byłby to wielki błąd i uproszczenie. Nie nam znać ten czas, nie nam to oceniać. Ale nam zadane jest, aby widzieć znaki, które należy dobrze interpretować, a jeszcze bardziej nam jest zadane to, abyśmy ów skarb wiary naszej przechowali, może na lepsze czasy, które, jeśli się postaramy i złożymy życie swe na ofiarę Bogu, przyjdą i zapanuje to, o co błagamy, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź. Na czym dzisiaj polega realizacja owej figury, której możemy doszukiwać się w księgach machabejskich? Pewna autorka pochodzenia rosyjskiego, żyjąca w Europie, zmarła we Francji, Julia Woznieseńska, pod koniec, w drugiej połowie swojego życia przyjęła chrzest w prawosławiu, napisała książkę, która również nie jest podręcznikiem duchowości dla katolika. Ale ja tę książkę, przeczytawszy na początku tego roku, cytuję i przywołuję ją dzisiaj, dlatego iż ta książka jest skierowana do młodzieży. Jej tytuł to Droga Kasandry albo Przygoda z makaronami. I w tej książce Julia Woznieseńska, niezwykle wykształcona osoba, już jako starsza babcia, skierowała swoje przesłanie do młodzieży, chcąc im pokazać, w jaki sposób zostanie zniszczona kultura chrześcijańska po to, aby Antychryst, kiedy przyjdzie na ziemię, mógł zupełnie zapanować nad wszystkimi. I o dziwo, lektura ta zaczyna się od opowieści, w której widzimy młodą dziewczynę, Kasandrę,
mającą około 20 lat, bojącą się wszędzie obecnych zarazków. Kasandra nic innego nie robi, tylko bez przerwy się dezynfekuje. Kiedy przyjeżdża do swojej babci o stoi normalności, nie chce z babcią ani wypić wspólnie herbaty, ani nie chce wziąć od niej do ręki książki, bo wszędzie, mawia, są mikroby, które mogą zarazić i zabrać życie. Świat, w którym żyje Kasandra, jest przepełniony jedyną prawowitą wtedy władzą, którą dzierży w swoich rękach jeden człowiek uchodzący za nowego Mesjasza, który wybawił ludzkość po III wojnie światowej, III wojnie nuklearnej i wprowadził nowy porządek. A na czym ten porządek polegał? Na tym, iż ludzie porzucili życie w realnym świecie i weszli, zupełnie porzucili dawną kulturę, która realnie przenikała ich życie. Całą swoją siłę, cały swój wolny czas, niewiele już pracują, bo tylko 2 godziny na dobę, całą resztę przeżywają w świecie wirtualnym. Zakładając na głowę obrożę, która stymuluje mózg, są w świecie wirtualnym kim tylko zechcą. Tam odbywają się wszystkie akty ludzkiej przyjemności, tam odbywają się wszystkie grzechy, tam odbywają się wszystkie zachcianki. Jeśli chcesz być psem, możesz być psem, kobietą, ufolutkiem, kamieniem, roślinką, wszystkim. Świat wirtualny otwiera przed tobą drogę niesamowitych możliwości. Ludzie żyją tam, spotykają się, bawią się. Ale kiedy Kasandra zmuszona jest do tego, by przyjechać do swojej babci i zderzyć się ze skrawkiem ziemi, która jeszcze porośnięta jest zieloną trawą, gdzie jeszcze jest prawdziwy sad, gdzie jeszcze rosną prawdziwe maliny, nagle okazuje się, że ten świat wirtualny jest tak pusty, tak marny, tak brzydki, że chociaż można tam dawać upust swoim pożądliwościom w lewo i prawo, staje się on jedną wielką przegraną i jest fikcją o wielkości człowieka, a ów pseudo-mesjasz jest wielkim oszustem, który związał ze sobą całą ludzkość. Czyż nie jest dziś tak, iż my niestety także wpuszczamy do swojego życia, do swoich domów poprzez telewizor, telefon, to wszystko, co zabiera nam prawdziwą i zdrową percepcję, to wszystko, co przemienia nasze myślenie? Czyż nie jest tak, że ci najmłodsi, którzy tu dziś są, są narażeni na to, ażeby swoją samoświadomość ukształtować nie w realnie istniejącym świecie, ale w jakimś pseudoświecie? Diabeł małpuje Boga we wszystkim. Chce zrobić wszystko na przekór Bogu. Chce być przeciwieństwem Boga, dlatego stworzył homozwiązki jako przeciwieństwo małżeństwa, dlatego stworzył te wszystkie, całą kulturę ateistyczną i materialną, przeciwną kulturze ducha. Ale jednej rzeczy jeszcze mu się absolutnie nie udało wprowadzić, choć Jezus blisko tego: stworzyć swój świat. Świat, w którym Chrystus nie będzie królem, ale będzie tylko On niepodzielnym Panem. Oto mamy codziennie w swoich kieszeniach ten świat, Jego świat, którym On rządzi, którym On się rozpasał, w którym On czuje się Panem. Czy zatem nie należy z tego korzystać? W książce o Kasandrze znajdziemy odpowiedź, bowiem babcia Kasandry umie się obsługiwać wszystkimi nowoczesnymi przyrządami, ale robi to tylko i wyłącznie po to, aby ratować swoją wnuczkę i innych. Nie używa tych rzeczy do rozrywki, do zabawy, do spędzania czasu, do kreowania siebie, do spotykania się z ludźmi. Jest prawdziwą ewangelizatorką prawdy, na tyle, na ile ją poznała w tym prawosławnym świecie, musimy katolicy to dodać. Ale jest na pewno nosicielką jeszcze jakichś resztek normalności, które stara się przekazać tym,
z którymi może nawiązać przez to coś, przez ten tragiczny świat kontakt, który chce nam zabrać ostatnie resztki kultury ducha, aby stworzyć nową kulturę, zupełnie niezależną od Boga, w której już nie będzie prawa naturalnego, ostatniego bastionu normalności, bowiem tam nie będzie z czego owego prawa odczytywać. A to już widzimy w najmłodszym pokoleniu, iż ich zdolność percepcyjna do odczytywania najprostszych rzeczy jest właściwie w zaniku. Dlaczego do tego doszło i dlaczego tak łatwo owa kultura antychrystusowa, to królestwo szatana zdobywa nasze społeczeństwa? Oczywiście problem zaczął się już dawno temu. Jednym z kamieni milowych, kroków milowych w tej tragedii ludzkości była rewolucja francuska, później wiek XIX, rewolucja bolszewicka. Ale niezwykle ciekawą, bardzo ciekawą i wartą uwagi odpowiedź na to znów pytanie odnajdziemy w innej książce, która została napisana przez Hugo Vasta. Książka pod tytułem Złoto, tenże argentyński minister sprawiedliwości i edukacji został odznaczony przez papieża Piusa XII, najwyższą bodajże odznaką papieską za zasługi i rozkrzewianie prawdziwej katolickiej wiary. Swoją książkę napisał w 1937 roku, tuż po kongresie eucharystycznym w Buenos Aires, gdzie mieszkał, i w tejże książce, która opowiada o tym, jak naród żydowski oparty na wierze w Talmud, który według nich, według tejże książki, jest pięciokrotnie ważniejszy od pięcioksięgu, jakże ten naród w umiejętny sposób pragnie przejąć władzę nad całym światem. I w tejże książce, którą wszystkim polecam, jest to oczywiście polityczna fikcja, ale niezwykle wiele ciekawych treści przemyca w swoim przekazie i odkrywa przed nami wiele tajemnic, bo my możemy znać tajniki Talmudu, który za pierwszy i najważniejszy cel ma zniszczyć Chrystusa i wszystkich, którzy w Niego wierzą. Ale w tej książce odnajdziemy wiele sposobów, w jakich się to realizuje, jakich realizują to ludzie, którzy są, można powiedzieć, w synagodze szatana. A czytamy w tej książce między innymi tak. Nie można jednak pracować dla urzeczywistnienia tych celów, czyli przejęcia całkowitej władzy nad światem, bez usiłowania zwalczania Chrystusa, jedynej tamy zabezpieczającej przed hegemonią Izraela. Prawdziwie zaczęła się już tajemnica nieprawości. Kończą się lata prześladowań Żydów i triumfu Rzymu. Rzym jest posągiem proroka Dawida. Nogi żelazne podtrzymuje podstawa gliniana. Kamień, który uderzy ze strony niespodziewanej, zburzy ten posąg. Kamieniem tym będzie król o krwi Syjonu, antychryst. Żydzi nie są już prześladowani. Według deklaracji posoborowych hierarchów w Kościele katolickim nawet nie wolno nam ich nawracać. Zmienione modlitwy o Żydach wskazują na to i wiele innych aktów, że wręcz powinniśmy się od nich wiele uczyć. A ta coraz okazywana im cześć jest jakby doskonałym wypełnieniem tych tragicznych dla nas słów. I w tej książce odkrywamy, iż drogą do całkowitego zburzenia kultury chrześcijańskiej, która jest dla nich największym wrogiem, jest wprowadzenie demokratyzacji wszystkiego. Jednym z największych i najwspanialszych celów są powszechne głosowania, przez które będą mogli dobierać tak swoich ludzi, poprzez manipulacje, mając w rękach wszystkie media, ażeby to ich cele były zawsze na wierzchu. To było w 1937 roku, kiedy chodziło tylko o powszechne głosowania dotyczące wyboru tych, którzy rządzą. Dzisiaj w powszechnym głosowaniu ustanawia się, co jest prawdą, a co prawdą nie jest, co jest morderstwem, a co morderstwem nie jest, kiedy można człowieka zabić dla własnej wygody w łonie matki, a kiedy nie można. I my
niektórzy politycy powiedzą, zróbmy referendum i według referendum ustalimy prawo. To jest ich wielkie zwycięstwo. Nie dziwmy się zatem, że nasza kultura chrześcijańska, w której panuje jedyny prawdziwy król, Jezus Chrystus, upada. Jakie jest na to remedium? Bo nie sposób byłoby powiedzieć o tylu tragediach bez podania tego, co jest ozdrowczym lekarstwem owej tragedii. W pierwszej kolejności, w pierwszym, najważniejszym lekarstwem na to jest msza święta, katolicka msza święta. Dlaczego? Dlatego, że dla kultury chrześcijańskiej to msza święta jest spotkaniem wszystkiego, co najszlachetniejsze. Zarówno i przede wszystkim z kultury ducha wyłaniające się poprzez wielkość i piękno modlitw zawierających prawdy katolickie, poprzez szlachetność języka wiążącego ze sobą całe dzieje Kościoła, poprzez wyjątkowość samego rytu i celebracji, a także wszystkiego, co z tym jest związane, śpiewu, a więc już przechodzimy nieco do kultury materialnej, wielkich świątyń, szat i wszystkiego, co sprawia, iż my widzimy, na czym świat polega, na czym świat stoi, kto jest jego panem, królem i władcą. I w świecie nie ma jakiejś tam demokracji, która nam mówi, że wszystko jest równe, ale w świecie jest zdrowa, prawdziwa hierarchia. I tylko życie w sposób hierarchiczny, uznając Króla, naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest w stanie zaprowadzić, tak jak to czytaliśmy dzisiaj i usłyszeliśmy u świętego Pawła, do zjednoczenia, do pokoju, do uświęcenia, tylko i wyłącznie w tym Królestwie, nie wobec jakiejś tam transcendencji głoszone powszechne braterstwo. Msza Święta, której przywrócenie, propagowanie, uczenie się, rozumienie i przeżywanie, słuchanie jest dzisiaj najlepszym i najzdrowszym lekarstwem. Ale ta msza święta, kultura, w słowie kultura występuje słowo kult. Szczytem kultury jest kult Boga, a szczytem tego kultu jest msza święta katolicka. Ta msza święta nie może tylko stać na szczycie owej kultury, a my będziemy ją podziwiać, tak jak się to dzieje w różnych wspólnotach, gdzie msza święta jest praktykowana, msza święta zwana trydencką, praktykowana w ramach duszpasterstw tradycji w diecezji. Ona jest tylko taka wyniesiona na piedestał i każdy mówi, jaka piękna. Ale co z tego? Ta msza święta musi być wolna od zła, nie może być rozpatrywana w kontekście tych wszystkich upadków, które doprowadziły nas do dzisiejszej pseudo wielkości człowieka w zdemokratyzowanym świecie. Nie możemy jej postawić na równi lub obok i powiedzieć, wszystko jest dobrze. Raz pójdę na nową, raz pójdę na starą. Dlaczego? Bo nowa jest jej w swych założeniach przeciwna. Nowa msza święta musiała być w Kościele katolickim wprowadzona, ponieważ ona wyraża demokratyzację, wyrwanie ołtarza i postawienie go między ludźmi. To nie jest ruch, w którym lud Boży wznosi się ku Chrystusowi, ale w którym to Chrystus jest wprowadzony między nas i przez nas, oczywiście nie nas tu obecnych, ale przez nas jako ludzi, jest on traktowany po naszemu. A to nie uwzniaśla, to nie przemienia, to nie jest kulturotwórcze w sensie katolickim. I dlatego też ta msza święta, która wolna jest od tego balastu, może tylko promieniować i przemieniać w duszpasterstwie tradycji, która jest jedyną prawdziwą tradycją i jedynie praktykowaną, nie obok. Tylko wtedy jej światło może schodzić do naszych nizin, naszego życia i być wyrażane w naszych domach i przemieniać nasze domy, niosąc tę kulturę i stwarzając w naszych rękach te naczynia gliniane, w których przechowujemy owe skarby. Ta msza święta, za którą muszą pójść czyny, myśli, słowa, jednym słowem cała kultura, której Chrystus jest Królem. Miłowani, wielki papież Leon XIII w swojej encyklice Immortale Dei o państwie chrześcijańskim tak doniośle przypomina nam na święto dzisiejsze, czym jest świętość europejskiej cywilizacji, którą stworzył Kościół katolicki. Że Europa chrześcijańska barbarzyńskie opanowała ludy,
i od dzikości do łagodnych obyczajów, od zabobonów do prawdy przywiodła, że muzułmańskie najazdy zwycięsko odparła, że stanęła na czele cywilizacji i we wszystkich zdobyczach kultury była przewodniczką i mistrzynią dla rzeszy ludzkości, że prawdziwą, a wieloraką wolnością obdarzyła ludy, że dla poratowania nędzy najrozmaitsze wskrzesiła instytucje. To wszystko bez wątpienia zawdzięcza się głównie religii, pod której tchnieniem tak wielkie dzieła podjęte zostały i z których pomocą owa cywilizacja tego wszystkiego dokonała. Bo nie ma innej cywilizacji, innej kultury, która by dała takie rodziny, takie matki i ojców, takie dzieci, takich kapłanów, takie siostry zakonne, takich braci, takich samotnych, którzy by w rdzeniu tej kultury, dzięki światłości, najwyższej jej wartości, jaką jest msza święta, potrafili czynić swoje życie życiem nie z tego świata, królestwem nie z tego świata, ale dla tego świata, dla zbawienia całej ludzkości. Umiłowani, na końcu chciałbym przytoczyć pewną historię, pobożną i prostą, która pokazuje nam, jaki jest cel tejże kultury, jakim winno być owo światło, które rozchodzi się od klejnotu mszy świętej w naszym życiu. Jakimi my powinniśmy być świętymi i wolnymi od pogardy wobec tych, którzy myślą inaczej, ale miłującymi swych nieprzyjaciół, czyli tymi, którzy sprawiają i roznoszą światło wypędzające z tego świata szatana, który chce zdetronizować Jezusa w każdej sekundzie istnienia naszej rzeczywistości. A historia ta jest prosta. Wędrował pewien młodzieniec, który chciał poznać prawdę po świecie i chciał się dowiedzieć, gdzie mieszka ten, który jest jego przeciwnikiem, gdzie mieszka szatan, w czym szatan objawia się najbardziej. Spotkał pewnego mędrca i zapytał się go: powiedz mi, mędrce, gdzie mieszka szatan? Tenże mędrzec odpowiedział: szatan mieszka wszędzie tam, gdzie zbrodniarz odnosi zwycięstwo nad człowiekiem uczciwym, gdzie kłamca odnosi zwycięstwo nad człowiekiem prawdomównym, gdzie człowiek, który bluźni, odnosi zwycięstwo nad człowiekiem czystej mowy. Młodzieniec podziękował za rozmowę i poszedł dalej. Spotkał innego, tym razem już nie mędrca, ale człowieka bardzo posuniętego w latach, i zadał mu to samo pytanie. Usłyszał zaś odpowiedź: szatan mieszka wszędzie tam, gdzie zbrodniarz odniósł zwycięstwo nad zbrodniarzem, rozszerza swoje zło dalej, gdzie kłamca odnosi zwycięstwo nad kłamcą i rozszerza swoje zło dalej, gdzie zabójca odnosi zwycięstwo nad zabójcą i rozszerza swoje zło dalej. Spotkał także i niewiastę, której zadał to samo pytanie, a ta po namyśle odpowiedziała: właściwie szatan mieszka tam, gdzie człowiek prawy odnoszący zwycięstwo nad zbrodniarzem sam staje się zbrodniarzem. I w tej kolejności wymieniła kolejne stany zła. W jego wędrówce spotkał w końcu młody człowiek świętego Franciszka z Asyżu i wiedząc, znając sławę owego męża, zadał mu to samo pytanie: powiedz mi, ojcze świątobliwy, gdzie mieszka szatan? Franciszek uśmiechnął się i powiedział: głupcze, o co ty mnie pytasz? Ty mnie lepiej zapytaj, gdzie szatan nie mieszka. Tenże chłopiec zatrwożył się nieco, ale zadał to pytanie: powiedz mi zatem, ojcze, gdzie szatan nie mieszka? A Franciszek z lekkością, pełną jednak powagi, odpowiedział krótko, a treściwie: szatan nie mieszka wszędzie tam, gdzie człowiek odnosi zwycięstwo nad samym sobą, by zapanował w nim Chrystus. To jest rdzeń naszej kultury. I to jest droga Chrystusowego Królestwa, którą winniśmy wszyscy kroczyć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.